Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Witki Gamer. W dzisiejszym hashtag 14 odcinku nagram dla was hashtag 14 odcinek z FIFA Football. Tylko czekajcie, jak tu wyłączyć muzykę? Prezent jakiś dostałem. Nie. Jak tu wyłączyć muzykę? No bo nie chcę znowu praw autorskich. Audio. No i proszę, co z oczu to serca. Muzyka ściszona, to teraz słuchajcie. Będę dla was grał w Division Rivals po raz kolejny, bo mistrzostwa Europy się już skończyły. Teraz wam pokażę swój skład. Crespo zgrywa się z Del Piero, potem Di Maria, Bellingham, przed chwilą trafiłem Cardioglu, myślałem, że z Czarhanoglu to będzie z Turcji, Mistrzostwa Europy, 80 LB, Chiesa, jeszcze Van Dijk, Ter Stegen, Tarkowski, Capdevila i Hernandez, bo pomyślałem, że tamten cały Rondon, czy jak on się tam nazywa, to nie będzie dobry bramkarz, więc Ter Stegen pomyślałem, że lepiej broni i dobrze, że pomyślałem, żeby go dać do składu, do bramki. On mi się dobrze zgrywa z Van Dijkiem i Tarkowskim na bramce, więc po prostu będzie dobrze bronił, bo on miał dobry sezon w klubie Bayern, to znaczy w Borussii, to znaczy w Barcelonie. On tam naprawdę dobrze bronił przeciwko Bayernowi czy Borussii, albo Realowi Madryt, więc dam mu szansę do jego pierwszego składu, dam go i po prostu on będzie grał na pozycji bramkarza, bo naprawdę to jest dobry bramkarz. W zastępstwie za Neuera po prostu on się dobrze zgrywa z resztą i ma dobrych kolegów. Jeszcze by tu brakowało Benzemy, ale Benzemę wymieniłem na Cardioglu, a tamtego Ferrana Torresa wymieniłem na Chiesę i teraz lepsze zgranie ma Chiesa. I widzicie, o co chodzi. Teraz jeszcze Bellingama. Przed chwilą trafiłem z Mistrzostw Europy. Więc naprawdę, zawodnik Realu dobrze się zgrywa z Van Dijkiem i Hernandezem. Więc po prostu wziąłem za niego zamiennika, za tamtego poprzednika i tyle. Bo tamten poprzedni to był trochę słabszy. Trafiłem jeszcze Del Piero i Crespo i to są naprawdę dobre ikony. A podobno Messi zdobył Copa Amerykę, więc po prostu chwalę się jeszcze wam Di Marią, bo po prostu też jest dobry na zgraniu z Del Piero i Bellinghamem z Cardioglu. Więc po prostu go wybrałem, żeby mi się dobrze zgrywał z innymi podopiecznymi i tyle. No dobra, a zanim jeszcze zacznę grać, to pozdrowię wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam mniejszym Golden Boya, pozdrawiam Jowamuchi, pozdrawiam Gabrysia Parońską, pozdrawiam Kejdena Podłoga Białego, pozdrawiam Jaszczurowego, pozdrawiam Hi-Hat Blade, pozdrawiam Elu Wetukonci Ziomele na Kółkach, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam Samka Piątara Kucińskiego, pozdrawiam Gabrysia, pozdrawiam Monikę Szczepańską, pozdrawiam Andrzeja Kretkowskiego, pozdrawiam Kingę Górską, pozdrawiam Kacieja, pozdrawiam Ksajo, pozdrawiam Ines, pozdrawiam Lana Del Rey, pozdrawiam Cichutki UW, pozdrawiam Cichy Podłoga Eme, pozdrawiam Fanfiantę i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz wam jeszcze raz pokażę ten skład. Overall 82, my team to FC Aston Villa, więc po prostu pomyślałem, że ten argentyński Di Maria będzie mi się dobrze zgrywał z Bellinghamem, dlatego go zamieniłem miejscami. A Ter Stegen jest dobry, więc nie wymienię go na innego bramkarza, bo ten nawet dobrze broni. Zobaczymy w spotkaniu, jak to będzie. Dobra, Mistrzostwa Europy się skończyły, ale jeszcze Division Rivals wciąż trwa, bo po prostu muszę lepszą rangę dobić na tym składzie. Dobry level wbić, jakichś dobrych piłkarzy potrafiać i będzie git i tyle. Jeszcze jakiś mecz tu powinienem zagrać w wyższej randze Division Rivals
Ale to dopiero po tym treningu, bo ja muszę udoskonalić formę piłkarzy, żeby dobrze grali i byli skoncentrowani i zmobilizowani przede wszystkim na działaniu wykonania dobrego treningu. Więc zaczynajmy zmagania w treningu przeciwko drużynie przeciwnej. Dobra, Torresko, podanie do Del Piero. Del Piero, uwaga. Dobrze. Maria. On dopiero wszedł do mojego stylu, a już zaasystował coś na coś, zdobył gola i mamy 1-0. Dobicie. Del Piero. 2-0. Bardzo dobrze. Nie musiałem nawet podawać, żeby widzieć, że nie ma spalonego. Dobrze. A to było niestety spalone. Dobra, podanie do Del Piero, Del Piero. Okej. Jestem bramka. Podanie do Del Piero znowu. On wykorzystuje takie okazje, bo to kto wie, że on nie marnuje takich sytuacji podbramkowych. Zdobywa bramkę i już po prostu ma się pewność, że się wygra to spotkanie. 6-2, bardzo dobrze. Del Piero znowu. Nawet jeśli nie podawałem, wiedząc, że strzela mu gola. Dobrze. Bellingham. 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 Trochę. 8-2. I to no dobrze się tylko obrywałem. Dobrze, że nie to obrakłem do składu. Okej, 9-0. To będzie w dwóch obrówkach. Zobaczymy. Torresko. Del Piero. I 10-0. Bardzo dobrze. Tym składem mi się gra zarąbiście po prostu. Odbieramy tutaj jakieś doświadczenie. Mam dopiero Amator 2 Division Richard, więc na razie pcham się ku dobrej randze i tyle. Head to head. Zaraz po tym meczu pewnie będzie koniec i poodbieram jakieś nagrody. Może być jeszcze jakaś reklama, więc w tym momencie bym musiał wstrzymać filmik, ale to dopiero po tym meczu przeciwko Mazligram, więc powinienem wygrać, bo to jest Amator 2. Teraz będę grał powyżej rangi, żeby dostać lepsze składy, lepszy dobór piłkarzy i po prostu bym potrafiał te swoje nagrody, które po wygranych meczach bym wygrał i tyle, żeby jeszcze bardziej ulepszyć skład, bo kto wie, może jeszcze mi się kiedyś trafi taki lewy Mbappé albo Zidane. To muszę wyczekiwać i być cierpliwym, bo transakcja przyjdzie z czasem i tyle. Dobra, Presto. Dobrze. Bellingham. Pieza, pieza, uwaga. 1-0. Od razu jak się uwinął z akcją Bellingham, to podał do Kijerzy, ten ominął go bracza i mamy bramkę na 1-0. Wiedziałem po prostu, że strzelił gola, dlatego nim się ruszałem i tyle. Dobrze. Gakpo. Di Maria. Teraz to. Niedobrze, podanie do przeciwnika. Bellingham okrąża go niczym tyczkę na treningu. Uwaga, Van Dijk przechwytuje. Capdevila, Chiesa, Crespo, Del Piero. Dobrze, teraz tak, Bellingham. Podanie do Chiesy, uwaga. Musi zobaczyć, czy nie było spalonego. Di Maria, podanie do Di Marii. I ten, który zdobył Copa America wraz z Messim, który ma zdobyć złotą piłkę, strzela gola. Bo ja wiem, że to on zdobędzie złotą piłkę. Takie są tylko pogłoski, że on podobno może zdobyć złotą piłkę, ale czy to będzie ich ulubieniec, to zobaczymy. Di Maria. No i jest 3-0. Ominął bramkarza szerokim łukiem. Strzałka była nakierowana na lewą stronę, nie na po prostu na bramkarza. Tylko obok niego wymierzony był ten strzał i mamy bramkę na 3-0 strzeloną przez Di Maria. W
Szkoda, że jeszcze nie mam tutaj Messiego albo Cristiano Ronaldo, żeby mi się lepiej zgrywali z obroną albo z atakiem i tyle. Ale widzę, że nasi rywale są po prostu w ciemnej uliczce i nie wiedzą, co zrobić. Podanie do Di Maria. Di Maria podaje do Cristiano. Uwaga. Di Maria. Podanie do dośrodkowania do Di Marii, ale ten był niestety na pozycji spalonej. I tak z tego nie byłaby bramka, ale i tak dobrze się uwinął z tą akcją. Tarkowski. Nie no, nie liczmy się, Tarkowski w ogóle nie strzeli gola, on to tylko jest na obronie. Tylko napastnicy mogą tak strzelać w gola. Uwaga, Di Maria. Di Maria. I Czterbuzara. Tylko napastnicy mogą strzelać w gola. A Tarkowski jest tu tylko od obrony niż od bramek. Mamy Czterbuzara po pierwszej połowie spotkania. I na razie pędzimy ku wygranej i ku lepszej randze. Żeby tylko zdobyć lepszą rangę, to musimy tutaj jakąś ilość meczowych wybrać i zdobyć różne nagrody. O, tutaj kiepskie podanie. Uwaga. Podanie do Van Dijk'a. Dośrodkowanie do Van Dijk'a. Chiesa. Czarchoglu. Czarchoglu. Kreko. Czarchoglu. Czarchoglu. Strzelił z tej odległości i mamy gola na 5-0. Co za niezła fineska, jakie piękne uderzenie zza pola karnego i mamy bramkę dla Turczyna. Czarchoglu 5-0. Del Piero, uwaga, nie podaje i mamy 6-0 dla naszych podopiecznych. Normalnie robimy wałek z naszych rywali. Nie dajemy im odetchnąć. Nie dajemy im ulgi. Czy my wygramy tutaj 10-0? Zobaczymy. Van Dijk, Czarchoglu, omija piłkarza, Del Piero, Di Maria. Uwaga, Cristiano. Ale widać, że był na spalonym, więc to co tam było podanie kierowane do niego, to ja nie wiem. Zmiana. Ale to w przeciwnej drużynie, bo wiedzą, że ten mecz przegrają i tyle. Podanie do Ter Stegena. Ter Stegen nic nie musiał bronić w tym spotkaniu. Nie musiał się w ogóle wycinać przy żadnym strzale naszych rywali, bo po prostu ja ich zaczarowałem jak czarodziej w tym zagarku. Nie mogą nic na nich robić. Uwaga, bo Kami jeszcze nie strzelił gola. Wow! Techniczne uderzenie po skosi Bellingama. Omija bramkarza i mamy bramkę na... Zaraz się dowiemy. Na 7-0. Na razie nic nie mogą rywale z nami zrobić, bo my mamy dobrą obronę i po prostu się nie poddajemy. Cresto. Pulido. To to już mogli mi zabrać, bo ja prowadzę bardzo wysoko. No dobrze. Jedną akcję możecie przeprowadzić. Bellingham. Czarchoglu. Pulido. Cresto. Uwaga, zwrot na podanie do... A już nie było nawet czasu na zwrotne podanie do Bellingama lub tam Chiesy czy kogoś innego. Bo sędzia odgwizduje koniec spotkania i wygrywamy 7-0. Cóż za niesamowity mecz. Niesamowite spotkanie Chiesy w jego wykonaniu. 3 bramki i asysta do Pulido. Czytamy do Di Marii, bo Di Maria był... tym całym prowokatorem tej akcji, więc po prostu on więcej goli strzelił dla naszej drużyny. Co tu jeszcze mamy do odebrania? No ciekawe, ciekawe. Żadnych kart, nic wielkiego, więc
Tutaj nie będzie żadnego szału, tylko po prostu jakieś inne przedmioty. Coiny, daily pointy. Pozwólcie, że na chwilę wstrzymam, bo będzie reklama. Już do was wróciłem, widzowie. Ludzie, słuchajcie, oprócz dodatkowych kart piłkarzy i innych takich gadżetów, zdobywamy tylko gemy i daily pointy. A zanim jeszcze skończę, to tu jeszcze coś odbiorę, wzmocnienia. I mi się wydaje, że to by było na dziś i tyle. No, a jeszcze muszę tutaj coś odebrać. Karty dodatkowe do klubu się przydadzą, klejnoty i różne gadżety, takie tam naklejki, emotki, nie emotki i tak dalej. Żeby wszystko dobrze było uporządkowane, to po prostu już wszystko tutaj ze sklepu muszę odebrać i tyle. No dobra, to na dziś i tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał wam się mój jakże przefajny odcinek z mojego czadowego składu w FC Mobile, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa. Pa mordy. Miłego dnia wam życzę i miłych wakacji. O IPS. I jeszcze wam powiem, że te karty, które trafiłem, są nieziemsko dobre, więc po prostu trzeba liczyć na łut szczęścia, żeby coś lepszego trafić. I dobrze mi pomogło, żebym wyłączył tą muzykę. Dzięki temu bym się lepiej skupił na graniu. I tyle. To tyle. Pawicowie.